Siemanko, jestem Werta, ze mną jest Purpaus. Hello. I witamy was w Znak Zapytania, Znak Zapytania, Znak Zapytania. Jeszcze nie wiem, jak się będzie nazywała seria. Generalnie to jest Minecraft na modach. Tak, Minecraft na modach, Minecraft z modami. Miałem kiedyś serię właśnie z Ulą z modami. Możliwe, że też tu się pojawi Ula, ale właśnie Purpos tutaj ogarnął serwerek, bo chciał sobie grać z modami, to mu zaproponowałem właśnie, że o, fajnie, jakbym też sobie pograł z tobą, nie? I tak właśnie powstała ta seria. Znaczy generalnie taka krótka opis tego, co tu się dzieje. Jesteśmy na serwerze właśnie stworzonym dzięki w zasadzie Muke, czyli Matiemu i Crysisowi, bo oni to ogarnęli. I do tego serwerka w niedługim czasie będą sobie tam grali też. My będziemy dalej prowadzić tą serię, ale na tym samym serwerku będą grały inne youtubery. Inni youtuberzy, którzy po prostu będą też chcieli sobie tutaj pograć, tak wiecie, bez lipy. Na modach. I jest jedna rzecz. Crysis próbował nam tłumaczyć, jakie tu są mody, ale po 5 sekundach słuchania stwierdziliśmy jeden i drugi z Wertezem, że kompletnie nie dociera do nas, co on mówi, więc idziemy na pełen spontan. Nie wiemy, jakie tu są mody. Będzie ciekawe. Są różne mody, ja się w sumie na modach nie znam. Szczerze, ja powiem jeszcze tylko taka mała naprawa sytuacji, bo widzę, że jest noc, a survival zawsze się zaczyna od dnia. Także ja ten jeden raz użyję komendy time day, żeby było idealnie od początku. Ej, patrz, tu klucz. Ej, chodź tutaj. Co? Patrz, klucza tu wiszą. A da się je jakoś zabrać? O! Rozwaliłeś? Nie mam ich. No, ale ja go mam. I do czego one są? Widzę, że masz. Ty, bo nie, to jest po prostu taka ozdóbka. Można ozdoba. No. Bierzemy do domku. Cały spawn zaraz zabierzemy, nie? Ze sobą. Dobra. Wiecie co? To jest taki ospałnik. My stąd raczej idziemy. Wiemy jedna rzecz, jednego moda, który jest wgrany, to jest Mo Creatures, czyli te więcej zwierzątek i innych dziwnych zwierzątka, kwiatów. Które zaraz pewnie napotkamy. Tak, jak widzicie, co to jest? Nie wiem, to jakaś roślinka. Ty. Pajek, pa! Co to? Jakiś ptak. Co to jest? To jest papuga. Tak. Ją sobie można wychować. Ja to kiedyś u Madzi oglądałem, że takie było. Czekaj. Dobra, to sobie rzeczy tam przyniosę. No nie! Nie deszcz! Nie w pierwszym odcinku. Ty, co to skandalu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Z czymś mi się kojarzy. Ej, patrzę emeraldy na powierzchni. Czekaj, to może być podejrzane. Wiesz co, dobra, nie, na razie to zostawimy. Ja myślę po prostu, żeby sobie jakieś narzędzie stworzyć, żeby to było z wejścia i myślę, żeby tak powoli pogarnąć sobie jakąś miejscówkę do osiedlenia się. Wiesz co, no dobrze by było sobie ogarnąć jakieś jedzenie. Ty indy... What the fuck, tu jest wąż! Uważaj, bo on cię goni. Co ty gadasz? Ty słoń! To są słonie, masakra. Ty, dobra. Co to jest? Tu coś na drzewie wisi. Jakieś owoce pewnie. No, walnut, orzechy. Czekaj, zabiłem coś indora prawie. Indor cię atakuje, a myślałem, że cię atakuje. Goni Indora. Dwa kurczaczki. Dobra, goni go, ja tutaj ogarnię. Ja ogarniam, wiesz co, ja ogarniam. Trzymaj. Potrzebne rzeczy. Zaraz cię to zabije i będzie po grze. Dobra, no to ja sobie właśnie papuga przeciął. A ty tutaj jest jakaś fontanna. Młodości? No właśnie nie młodości. No, to słaba. Czekaj. Co? Czekaj, potrzebuję siekierki. Pyk. Siekierki to raz. Ty, bo tu pszczoła lata, albo inna osa, albo... Boże, jakieś larwy łażą, co tu się dzieje w ogóle? Wiesz co? Ty, ja mam opa i ma siekierka działa jako op, nie? Ja pierdolę. Dobra. No ja też właśnie tak mam. To wiesz co, może ja się deopnę. Deop Vertez. Dobra, a ja deop Mr. Purpose. Najwyżej później poprosimy kogoś, żeby... Tak, żeby ej kolego, bo mamy problem, daj opa, nie? No dokładnie. Dobra. To co, to ja craftinga zabieram. Ile? A też zrobiłeś craftinga? Ej, Beskid fontanna. Kot jakiś biega. Siema, kocie. Kot, jakieś muchy. Cuden, larwa tu jakaś łazi. Ty, kurna, co tu się dzieje? Ja się boję, żeby mi tu zaraz coś nie wyleciało, co Creeper, mnie zabić, Creeper nie? Creeper za tobą! Jeszcze w niego biegłem, nie? Mam pół serduszka. A cię przepraszam. Ej, skąd on tutaj? Ej, weź. Ej, zrób mi tą przyjemność i zrób, żeby była pogoda. Nie ma. Nie ma, kurde. What the fuck, dobra. Wiesz co, chcesz coś do jedzenia? Ja bym ogarnął, w ogóle, wiesz co, mam kilof, to ja idę po jakikolwiek... O, patrz, ty na samym wstępie... My się zatrułem, super. Wiesz co, ja tutaj wezmę, zrobię piecyk. Ugotujesz coś? I coś ugotuję, żebyśmy mieli cokolwiek do jedzenia na start. No, ja zbieram sobie drewienka, bo się na pewno przyda. To ty zbieraj drewienko, ja zebrałem trochę
kobelka, co by zrobić. Dobra, no. Będę miał na kill off i będę miał jeszcze na mieczyk się przyda. No. I na siekierkę. Okej, okay, a dla mnie też będziesz miał? What the fuck, ty patrz, co tu jest? Jakieś to dziwne jest. Jakiś dziwny materiał. Ja myślę, że będziemy się dziwili przez bardzo długi czas, to jest, a później będziemy to zlewać. Tak, to na pewno, ale to jest właśnie piękne w tym widzę, a tam widzowie teraz, że ja pierdzielę, podniecają się takim gównem. Co się bije? Ktoś się bije? No. Generalnie jakieś, ja muszę wam się były. Przyznać się wam widzowie, że gram po raz pierwszy w życiu na modach. Trzymaj. A to nie po raz pierwszy, ale tyle co ja grałem, to po prostu można powiedzieć, że żal, nie? Dobra, trzymaj. Mhm. I... Zabrałeś sam, bo rzucasz sobie pod nogi. No bo jestem w tym, nie? Mhm. Craftingu. Dobra, cyk, myk. Mogę wywalić. Dobra. Okay. Nie wiem, co tu zabijać, a co nie. Wiesz co, no wszystko, co da nam jedzenie chyba należałoby zabijać. Daj. No dobra. Ej, jabłuszko. Bo trollowane jabłuszko. Wiesz co, na początek myślę, że to jest kiepski pomysł w ogóle się tutaj osiedlać, no ale na początku by przydało się o, koza. Czy koza nam da jakiekolwiek... What the fuck, ale mnie wyrzuciła powietrze. Walnęła cię jak ten, jak w Goat Simulator, nie? No. Dobra, tu są jabłka. Co proponujesz, żeby na razie tu siedzieć, żeby sobie ogarnąć coś, żeby przeżyć, jedzenie. Tak? Jedzenie, po prostu jedzenie, żeby dotrzeć do tego, do jakiegoś lepszego miejsca. Dobra, dobra. Kaczka, zabiłem kaczkę. Kaczka mi... Fuck! Dobra, było małe dzięcie, bo mi internet padł. Pozdrawiamy Wektrę, która lubi mnie tak właśnie w coś robić. Zajrzyj sobie tutaj na dół do tej jaskini, bo mówiłem ci to w trakcie, jak padł ci internet, ale zobacz, co tam się dzieje na dole. W kanion? No. No, to ładnie jest, no. Ojej, dzwoni do mnie telefon. No. Ale już nie odbieram. Okej. Okay. Kurde, nie mam Optifine'a, więc nie wiem, jak przybliżyć, wiesz? Ja też właśnie nie mam Optifine'a tutaj, no bo... Będziemy musieli sobie wgrać go, żeby coś było... Dobra, wiesz co, trochę żarcie ogarnąłem, możesz sobie zbierać z tego. Gdzie? No z... Aha, już sobie nie możesz zbierać, bo ja podniosłem. Tutaj, gdzie jestem, widzisz mnie? To się ścina, czekaj. A ze wszystkim się wolno ścina. O, super, awesome. Tam w piecyku jest więcej, nie? Mhm. Dobra, potrzebowałem po prostu, żeby mi się życie do końca odnowiło, bo ten creeper tak mnie z zaskoczenia zdjął, że po prostu masakra. Chodźcie, czy tutaj jeszcze dzwonię? Słonia na razie nie atakował. Mhm. Nie, bo słoń jest duży. No właśnie. Czy ja może świnki pozabijam, bo tutaj są? Właśnie to świnki ten, szczur tu a jest. I tak chyba tu się nie będziemy. Ty, chodzące drzewa, chodzące brzozy. No enty, mówiłem ci, że są. A tam są w ogóle lwy. Tak, sobie to lepiej też nie. Król lasu jak tam dopieprzy? Już w ogóle. Dostałem tytuł Monster Hunter. Co zabiłeś? What the fuck? O Jezu, prawie spadłem do tego. Do lawy. Oj, rozwaliłem tamtego emeralda i mnie zdrapił, no cóż. Dobra, czekaj. Chcemy glinę, czy nie? Co? Chcemy glinę, bo tu jest jeden okaz. Nie, glina nam chyba niepotrzebna. O, mamy kota. Znalazłem. Dobra, nie, to ja stąd spadam. Czekaj, bo idzie na mnie kolejny zombiaczek. Mhm. Czekaj, lecę ci pomóc. Już go zabiłem. Mój miecz da radę, tak? Już, okej. Okay. Ty, fajnie, że nam się zaliczają. Z tego, co widzę, to jak ty coś zrobisz, to zalicza się mi też ten tytuł, a i tak na odwrót. O, creeper. Koło kogo? O, mnie. Okej. Okay. A, bo ty w tej jaskini jesteś? Tak, bo tutaj jest ten dziwny surowiec, który ja bym bardzo chciał wykopać. Co? Ja sobie chyba zrobię światło. Chyba mi się przyda. Ty, co to jest? Bum. To jest... Koper, to jest miedź. Cynk. Kurde, myślałem przez chwilę, że tutaj jest taki mod, że jak będę trzymał pochodnie, to będzie jasno wokół. Ale nie. Poprosić Crazysa, żeby dograł. Wiesz co? Serio, myślałem, że sobie tak wejdę i tak ciach, jest. O nie, szkielet. Ciekawe, czy no miedziany... Jakie... A, one się między sobą. Czekaj. Co to jak jest? Ja to lubię. Nie, creeper. To jest co? Czekaj, uważaj, bo smutny creeper. Uważaj! Czekaj. Ej. Fuck, moja pochodnia. Ziomuś. Jezu, co tu się dzieje? O, żelazo. Mhm. Żelazo nam się chyba przyda, co? Dobra, to kop tam, ja pójdę po węgiel. A,
Bo nam się przyda też bardzo światło tutaj. Coś cię goni, a to szczur. Weź, bo już odruchowo zacząłem, wiesz, bić. Nie, powiem ci, że z tym Mow Creatures to są fajne jaja. No. Czekaj, ile my potrzebujemy, żeby mieć pełne zestawy tego żelaza? Nie wiem, nigdy się w tym zbytnio nie orientowałem. 3 plus 3 plus 2, czyli 8, 16 razem, żeby mieć po zestawie pełnym. Mm-hmm. Dobra, tylko wiesz co, bo tam na dole to jakieś dziwne rzeczy. O, ty szczuru! Teraz tata! Czekaj, bo mnie szczur zaatakował. Srebro, znalazłem srebro. Tak? A teraz jakieś kolejne. Pierdykam, nie, spierdzielać! Ja... Nie dość, że szczur, to jeszcze creeper obok, nie? Ty, słuchaj, sól znalazłem. Nie, wiesz co, myślę, że po prostu będzie dużo wszystkiego. Także idźmy może po prostu normalnie tak przed siebie szukać miejscówy, bo żarcie już mamy. Creeper! Dobra, zabity. Dobra. Tam jest ich od groma, dobra. Idziemy stąd? Tylko żelazo chcę dokończyć, bo mam 14, jeszcze dwa żelaza mi potrzebne i będę miał dla nas taki, wiesz, zestawik młodego podróżnika. Przyda mi się dziwne coś... bloki. Tego nigdy nie ogarniałem, wiesz, po prostu tak. Coś co jest, jest. Ale tam ładnie jest na dole. Dobra, i jeszcze jeden... Myślę, że tu jest wszędzie ładnie. Jeszcze jeden żelazo. O, ty, a to jakiś... What the fuck? To jakieś co? Różowe jest coś. No nie wiem co to, nie wiem co to. Może to być słabe, może to być o wiele mocniejsze niż Diax, no nie? Widzowie muszą nam tutaj tłumaczyć, tak. Wiesz co, nie mogę tego podnieść na razie, bo chyba potrzebuję żelaznego kilfa. Ale... No, albo jeszcze mocniejszego. Albo jeszcze mocniejszego, ale to zobaczymy. Dobra, na żelazo. Prawie dobra, możemy wychodzić, bo ja mam 16 już żelaza, także na pełen zestaw mamy. Jedzenie mam. Czekaj, coś trafiłem, jeszcze jakaś dziwna ruda czegoś. To jest silver. A, okej. Okay. To mam jednego silvera, także możemy mieć już na jeden miecz. Dobra, mam trzy silvery. Dobra. Znaczy nie, mamy trzy, mamy, my mamy. No to dobrze. Gdzie jesteś? No, na powierzchni. Czekam. A. Dobra, to ja tam idę. Zabierasz pochodnie z powrotem, czy albo nie, jak dzisiaj będziemy. Co jest? Creeper. A, okej. Okay. O, słyszałem. Ty, jest noc. No jest noc. Dobra, tam oświetliłem. Co robimy tutaj? Wiesz co, tam jest jakaś wieża, a Crazy powiedział, żeby do wieży specjalnie na razie nie podchodzić. Dobra. Nie wytłumaczył dlaczego, ale powiedział, żeby na razie lepiej nie podchodzić. Nie, idźcie na odcinku, bo jak sami pójdziecie, to was znajdę. I powiedział jeszcze zastraszająco tak, już jutro. Dobra, trzymaj miecza. Tutaj. O, dobra, dziękuję. Dobrego miecza masz. I chyba poczekamy, aż się przepali. Poczekamy, aż się przepali i w zasadzie to no. Tak ten... Ja bym prosił tam ci was... mogę dorzucić trochę żelaza, bo mam 4. No to dorzucaj. I dobra. Drodzy widzowie, my was prosimy bardzo, żebyście w komentarzach napisali nam, co mamy robić jako co pierwsze. Robić? Widzowie, co robić? My nie wiemy. Jak żyć? Wiesz co, może zrobię jeszcze jeden ten piecyk. Dobra. Będzie szybciej zawsze. Rzuciłem ci kilofa. I tutaj chciałem rzucić sobie mięsko, nie? Dobra. Jedno to starczy, niech się przytopio. Przytopio. O, to był creeper, ale ja sobie zbiorę co dropnęło, zawsze się może przydać. Pewnie. Tam widzisz tą wieżę? No, chciałem powiedzieć, że wyjątkowo spokojnie tutaj, po czym usłyszałem strzałę. No i właśnie, dobra, idę zabić tego pana Brzydala. Mhm. What the fuck? A to jeszcze, świetnie, zaraz ginę. Tak. Jak jasno. Czekaj, dobra, już ja lecę na niego. Przejmuję twoje strzały. Cieszysz się? Wiesz co? Lew mnie goni. Nie goni cię, on ten. Ale szedł sobie w moją stronę. Nie, dobra. No teraz to jaśniutko tutaj jest, kurde. Bo tak patrz, nie, to też coś tak potrzeba. Mało dają, nie? Ile drewna? No tak, żeby. Ale drewna czy desek? Patyków. Deski, patyki generalnie. To ile? No tak dużo, 6, 8, 8 patyków. 8 patyków? No. Dobra, pyk. Czyli równo 4 desek. 8, proszę. Dobra, dziękuję. Proszę. Cyk, ja też chcę kilof, więc będę miał teraz kilofek. Dobra, mi się ładnie przetopiło już do końca i... Mieczyk już masz, nie? To teraz mi podskocz. Co mam? Mieczyk już masz. Mam miecz, kilof. No to trzymaj jeszcze to i mamy pełen zestaw. I siekierkę. Jeszcze można zrobić tego po łopatce.
No. Ja akurat mam na łopatkę. No nie, jednego patyka mi Ty, tam są brakuje. dwa creepery, nie? Jednego patyka mi brakuje. Jednego, jednego, jednego. Ile masz nitek? Nitek mam dwie. Trzymaj. Słyszysz to szczekanie psów? Czy What the fuck? Czekaj. Coś mi się zbagowało. Chyba itemy sobie skopiowałem jakimś cudem. No co ty gadasz? Wolf and Cotton. O fuck. Craftingi są inne. No co ty gadasz? O, coś to mi będzie. Się pobździło, nie wiem. To będzie What the śmieszne. Fuck w ogóle. U mnie. To spierdzielaj, bzykaczu. Kurde, lataj bzyka. Daj mi ten patyczek, jak możesz. Dwa patyczki. O, jest, przetopiłem, dobra. Znaczy, przetopiłem, przerobiłem, dobra. Rzucę ci. No, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Rzuciłem. Hej. Jak tam noc? Dobra. No, noc. Już po północy jest, dobra. Czekaj, coś miałem zrobić. Aha, łopatę jeszcze jedną. Okidoki. Dobra, no to ja mam łopatę i ty masz łopatę. Trzymaj tą łopatę. Dziękuję. I gdzieś się przydałoby pozbyć. Wiesz co, tam jest gdzieś lawa i ja bym się pozbył starych narzędzi, bo one tam chyba do niczego nam się nie przydadzą. No to normalnie chyba gdzieś wyrzucić, nie? Cyk, cyk, cyk. A one potem wracają i mnie denerwują. Denerwują indoor mnie. Tutaj. Indoor tutaj jest. Pyk, pyk, pyk. To, co się nie przyda, pyk. Do wyrzucenia. Dobra. A później będziesz kiedyś tam mówił, ale by mi się przydały te narzędzia, które wyrzuciłem kiedyś. Nic się zrobiło z indoora? Nic. Dobra. To co ty na to, żeby w tym miejscu pierwszy odcineczek zakończyć? Taki prolog. Taki prolog. Mówisz? A wy, drodzy widzowie, mówcie nam, jak już zobaczyliście, bo na pewno zauważyliście, że tych modów mamy więcej niż my ich zauważyliśmy. To piszcie nam, no, co powinniśmy zrobić i co powinniśmy ogarnąć. Tak, co robić w kolejnym odcinku, napiszcie, poczytamy i będziemy ogarniali. O. Dokładnie tak. To co? Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Subskrybujcie w góry. Masz inną regułkę. No, podobną. Komentujcie, nie, subskrybujcie, nie, lajkujcie. Ja wiem, nie, komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek, na razie, cześć. No, trzymajcie się, cześć. Hej, hej, pa.